Przygoda z Football Managerem 2019 dobiega końca, dlatego otwieram serię o nazwie Wspominki, gdzie będziemy przypominać sobie najciekawsze sytuacje związane właśnie z tą częścią FM-a. Dziś na pierwszy ogień idzie Hexagon Challenge, czyli jedna z moich ulubionych karier, w której mieliśmy za zadanie wygrać 6 Lig Mistrzów na 6 kontynentach, co ostatecznie nam się udało, ale w sezonie 2036-2037 kiedy reprezentowaliśmy barwy Manchester United, w których zresztą teraz występuję, mieliśmy spotkanie półfinałowe już oczywiście Europejskiej Ligi Mistrzów przeciwko Barcelonie. W pierwszym spotkaniu na Camp Nou ulegliśmy niestety Katalończykom 0-2, tak więc potrzebowaliśmy 3 bramek zdobytych na Old Trafford, aby awansować do wielkiego finału, gdzie czekało na nas już Schalke. Jeszcze wcześniej odbył się mecz z Tottenhamem decydujący o Mistrzostwie Anglii, który na taką przystawkę również Wam za chwilę zaprezentuję. Tak, Twitch to jest ten nowy challenge. Może nie każdym klubem, tylko klubem z każdej ligi. Przegraliśmy już finał Ligi Mistrzów w Hiszpanii, przegrałem w Anglii, a teraz będę chciał się przenieść do Francji. Muszę poczekać, aż się Paryż zwolni. Wtedy sobie przegramy we Francji, zostaną już tylko Włochy, Niemcy i mamy po challenge'u. No trzeba by wygrać, nie? Trzeba by wygrać, żeby zostać tutaj mistrzem. Ale znowu, w nasze pole karne. Oj, musiało wpaść, już bez spalonego. Tak to się kończy, jak się od stycznia nie przegrywa żadnego meczu, nie? Masakra jakaś. Kieza, ładnie. No ale Traore na lewym skrzydle oddaje Aldwaserowi. Alan nie ma spalonego, gol. No proszę. No Legią jest łatwiej wygrać Ligę Mistrzów niż topowymi klubami, ty. Przynajmniej w moim przypadku. Łatwiej mi się Legią grało niż Manchesterem United, ty. A to dlatego, że Legię to ja znałem od podszewki. Ja dużo bardziej lubię właśnie grać klubem tak od zera, nie jakby. Znaczy od zera, no. Alan, piękny przechwyt. Do Silwy. Votava. Pole karne. Kurde, Votava. Gościu. No czemu stoisz? Zamiast dobiec do tej piłki. Batonie jeden. No i to się musiało tak skończyć. No nie. Nie. Jezu. Jezu, wyłączcie mi tą grę. Boże, nie mogę na to patrzeć. Nie. Nie. Włączmy se pasjansa. Jezu. Ja pierdzie, nie mogę. Przegraliśmy ligę znowu. W ostatnim meczu. Klop challenge, no. Ja pierdzielę. Już na początku streama nawet nie mówię, że ja mam nadzieję, że wygramy dzisiaj Ligę Mistrzów, ty. Nie wiem, jakiś cud z tą Barceloną. No Totki zostały właśnie mistrzem Anglii, nie ma za co, nie? Nie wyrzucajcie mnie tylko, błagam. Dajcie mi jeszcze z Barceloną zagrać. Za dobry ten komputer kupiłem. I mnie rozpracował. Łatwiej się było z dżungli na Fidżi wydostać i wygrać 5 Lig Mistrzów, niż wygrać Ligę Mistrzów jedną, jedyną, ostatnią. 2 razy po karnych przegrałem. Normalnie sobie włączę chyba cały mecz, żeby ten stream jeszcze dłużej potrwał. Posiadanie... No takie typowo katalońskie bym powiedział, nie? Jest pierwszy strzał na bramkę. Celny. Dawać, jakaś kontra, jakiś gol w pierwszej połowie. Piła na Traore. Poczekaj na kolegów. Ładnie, tu podaj, błagam. Ja pierdzielę. Nie. Żartujesz sobie ze mnie. No sam sobie chyba będę musiał wejść, żeby biegać w tej obronie, a nie stać jak taki... No widły w gnoju. No dobra, no patrz. No się obrońca biegnie i się zatrzymuje, no. Kurwa, no patrzcie na tą akcję już teraz, bo nie wytrzymam. No już musimy 4 gole strzelić, dobra.
No co za batony. No patrz na tego obrońcę, no na Chetina, nie? No pa. On się zatrzyma w pewnym momencie, pa. Stanął sobie, ty. Się zastanawiał, czy na szczupaka polecieć. Dobra. No nie wygram tego, jak nie będziemy strzelać na... sam na sam, no. No nie wygramy tego, no. Mówiłem, strzelmy gola na Camp Nou. Nie! Trafmy w bramkarza i poleci kontra i będzie 2-0. Jak to nie wpadło? No przecież to jest niewiarygodne. Który bramkarz tak piłkę wybija, no? No nigdy w życiu nie widziałem w prawdziwym meczu czegoś takiego. Szybciej, szybciej. Gramy, chłopaki. Jeszcze 3 gole nam brakuje. 3 goli. No ale 2-0, no. W ogóle ciekawy sposób z tymi krótkimi wolnymi Barcelona sobie wymyśliła, nie? Trzeba to przetestować. Nie, ten Rusek mnie dobije zaraz, no. Ja na tego Ruska wydałem ze 150 milionów, nie? United się już nigdy nie podniesie finansowo przez niego. Jeszcze jakby Green nie wypadł na pół roku. Na 5 najważniejszych meczów w sezonie. W sumie na 3 najważniejsze. Aha, teraz bramkarze tak nie bronią, będą w 2037 roku. No rzeczywiście, przepraszam. Poniosło mnie. Daj Afanasiew, tylko nie strzelaj. Oddaj tą piłkę komuś bardziej kompetentnemu. Kessie, lutuj. Nie, no kurwa, prosto w bramkarza, no w środek bramki. Nie mogę na to patrzeć. W środek bramki se kopie i ciulty. 5 sekund miał na zastanowienie się, gdzie kopnąć. I wymyślił. Dawaj, Traore, wymyśl coś, błagam cię, no. Przejaw, jakiś intelekt. Al-Dwasser. Traore, gol. Mówiłem, strzelmy gola na Camp Nou. Mówiłem. Matondo. W końcu jakiś aut. Karny. Rzut karny. Gol. 3-1. Jeszcze jeden gol. Cześć, Faken. Siemanko. Nie uda się. Jednego gola zabraknie, nie? Esteve, kontra. Traore. Nie ma nikogo w środku. Jest Silva! Jeszcze raz Silva! GOL! 4-1! Ja pierdolę, ty, 4-1! Remontada! Na Old Trafford! Manchester United wchodzi do finału, nie. 4 gole. Czekaj, nie, stój, koniec, czekaj. Co robić? Halo. Czekaj. Bój się Boga, chrzanuś, coś ty zrobił. Utrzymajmy to. Zmiany. Panie Turek, kończ pan to, nie mogę wytrzymać, ty. Myrle, wbijaj. Pojedynczo, chłopaki, wbijamy. Dobrze, jest jedna zmiana. Jak wy o tym chyba wnukom będziecie opowiadać, co tu zobaczyliście. 5 minut. Ja pierdzielę, ty. Traore sam na sam. Gol. Gol. La Manita. Jesteśmy w finale Ligi Mistrzów, ty. Ja pierdzielę. Jest finał Ligi Mistrzów. Ja pierdzielę, przecież to jest... Nie, czekaj, 5 minut jeszcze. Barcelona 2 goli potrzebuje. Przecież to się nie mieści w głowie, ty. Prado, uwaga, będzie bardzo groźnie. Odebrać tą piłkę, wybić, Matondo, pięknie, ale jeszcze jest Oscar, Poli. 4 minuty. Rzutka Prado, gol, nie ma spalonego. Ja pierdziele, ale tu się będzie działo teraz, ty. To co najwyżej honorowa bramka, komentator powiedział. Ty, no i Barca gra. Karny. Tak, ja pierdziele.
Nie wierzę, nie. No i chuj. 5 goli odrobić i w 2 minuty wszystko stracić. Jakiś VAR może, nie wiem. Broni to, Manning. Nie, ja zaraz stąd zejdę. On to broni, Boże święty. Obronił to. Obronił tego karnego. Boże, nie mogę na to patrzeć. Nie, wyłącz mi te polecenia, te kluczowe wydarzenia, te, bo nie mogę, nie wytrzyma mnie. Jezus Maria. 5-2 ciągle dla United. Wybijamy. Wpadło, no nie. Nie chcę już w to grać. Wszystko, co się mogło stać w tym meczu, stało się. Dosłownie wszystko. Pajacerka. Koniec meczu. Chuj, odpadamy. Pięć. No co ty gadasz? No zajebisty mecz. Nie no, 2 gole w 91, 94 minuta. Rzut karny. No to koniec naszej przygody w United. I czas na Francję chyba, no. Zależy, co tam się zwolni. No nie, no przecież to się tylko u mnie mogło stać, nie? Co ja dodaję tu? Francję, Włochy, jeszcze sobie Niemca, albo nie, walczyć z tych Niemców. Nie, w ogóle to nie był piękny mecz. Piękny byłby, jakbyśmy weszli, nie, do finału po czymś takim. A tak jest, ciul. Nie no, kurwa, nigdy nie wygram tej Ligi Mistrzów tu, nie. Nigdy w życiu, po prostu nigdy. Kolejny mecz mam grać tylko, sezon mam grać tylko po to, żeby znowu dostać taki wpierdziel gdzieś w półfinale albo finale. Już mi się nie chce. Po czymś takim. O, Manchester United jest bardzo niepewne. Wali się Manchester United. Rezygnuję stąd. Idź. Mam to gdzieś.